No, witam w kolejnym odcinku, z siódmym odcinku z serii Czas na Bibliotek Pastor Fanmade. No i to już długo nie było. Odcinka 2 tygodnie. No i dzisiaj mówię już to, co zostało mówione chyba 5-4 razy. Czyli pastę o nazwie Kanał 6. No to jedziemy. Usiadłem wygodnie na kanapie i włączyłem mój stary telewizor. Ciekawe chyba jaki. Ciekawe jaki. Dobra. Był to model firmy Philips 2002 roku. Włączyłem na TV-PiS 1 i postanowiłem obejrzeć wiadomości. Nie polecam. Bardzo. Nie polecam, kurde, nie polecam. Tam jest tak wpajana propaganda, że aż naprawdę. Nie wiem. Wszystko inne, co wpaja propagandę, jest niczym. W porównaniu do tym. Może poza... Poza... Korona... Tymi. Korona... Jak to się nazywało, ta... Jak to się nazywała ta grupa społeczna, która jest, która we wszystko wierzy, co media mówią o koronawirusie? Nie pamiętam, ale coś takiego. Gry... Co? Co są gry? Co to ma być? Gry tylko... Powinno się chyba... Powinno się napisać... Chyba powinno być, gdy tylko się zaczęły. Mój rupieć włączył na stałe. Najpierw próbowałem go wyłączyć pilotem, potem sprawdziłem, czy kabelki nie są poluzowane i doszedłem do wniosku, że jego żywot dobiegł końca, ale człowieku, nie musisz, znaczy postanowiłem go wyrzucić, kupić nowy. Człowieku, jeżeli on ma 15 lat, to możesz go sprzedać za 800 zł na skupie metali. Polecam w sumie. Wybrałem się do MediaMarkt kupić coś na następne 5 lat użytkowania. No tylko tyle. Co najmniej 10 lepszych było użytkowanie. Czy coś. Był to telewizor plazmowy LG. Po zakupie zabrałem go do domu. To jaki... Ty chyba musiałeś wziąć jakiegoś starego... Jak to się nazywał? On musiał chyba być dwucentymetrowy, jak to nie, dwucentymetrowy, ten... Takie wielkie kloce po 10 kilo. To musiał być taki jedynie, jeżeli go tak łatwo wziąłeś. Jest ciężki, ale bardziej poręczny niż te giganty po nawet 2 metry. Go do domu i postawiłem na półce tam, gdzie niedawno do mnie stał stary Philips. No, dopiero aż 3 minuty mi zajęło tylko tyle omówienie. O jacie, to chyba ten odcinek będzie chyba z 30 minut trwał. Podłączyłem antenę i inne kabelki do telewizora i kliknąłem guzicek. Musiałem go skonfigurować. Po kilku minutach telewizor zaczął szukać kanałów telewizyjnych. Ale człowieku, powiem, przecież telewizor potrzebuje routera. Potrzebuje dekodera. Dekoder szuka kanałów, a nie telewizor. Ja przynajmniej tak mam. I raczej chyba na pewno tak jest. Bo w dzisiejszych czasach to... Nawet stare chyba telewizory potrzebują odbiornika czy coś, żeby mieć kanały. Bo one teraz to one mają wiele dzisiejszych telewizorów, po prostu ma wbudowany system operacyjny. To się nie zawsze włącza po prostu telewizja od razu, trzeba najpierw podłączyć dekoder. Potem miałem pod ręką 20 kanałów. Jakim cudem ty miałeś to pod ręką? Wiem, że to jest metafora, ale to jest... Nie wiem, jak to opisać.
Było ich trochę więcej niż w mój świętej pamięci rupieć. Mówiłem ci, weźże go, sprzedaj na placie od złomów i dostaniesz 200 zł przynajmniej. Potem miałem... dodatkowo tylko TVPiS Info, TVPiS Propaganda, można byłoby powiedzieć. I daleko, słabiej jakość obrazu, to naprawdę ja widzę, że chyba ty działasz na tych starych telewizorach z tym jeszcze tych, które VHS-y odtwarzały. Co kilkanaście sekund ukrywał się i powracał co sekundę. Nigdzie nie mogłem dostrzec logo kanału. Pierwsze co dostrzegłem na tajemniczym kanale numer 6 był krajobraz lasu, a w tle leciała spokojna stara muzyka z czasów PRL-u. Czekaj, to jest te muzyki z radia? Co? To chyba żyjesz w 2008 roku. Jeżeli tak łatwo ci możesz się domyślić tego. Po 2 minutach niczego. Niczego? Nawet przecież szum mógłby się dziać. Czy coś by się chyba działo? Postanowiłem zmienić kanał i nowe opcje mojej plazmy. Telewizor miał dużo opcji. Których nie posiadał mój Philips. Tryby obrazu, tryby audio, oszczędzanie prądu blogata rodzicielska, a przy tym świetna jakość obrazu. To w końcu mówiłeś, że jest słaba czy dobra? To bez sensu jest. Od czasu do czasu w przerwach między programami połączyłem się na program 6. To dziadostwo musi zawsze stać w świetle reflektorów, na którym krajobraz był chyba taki sam, tylko z zachodem słońca u mnie co dopiero zaszło słońce i spadł mrok. Z czystej ciekawości chciałem wiedzieć, co to za miejsce, więc wziąłem. Człowieku, ty jesteś, przecież nie znajdziesz. Zdjęcie kanału 6 w nocy i na następny dzień wysłałem na komputer. Wysłałem zdjęcie na forum internetowe i zapytałem się... A, to jest trochę już bardziej sensowne. Zapytałem się innych, czy też mają taki kanał. Nikt nie miał, ale widziałem, że nie znał się. Nie interesował się tym. Dopiero kończyłem pierwszą prawie stronę, a jeszcze trochę zostało z tej pierwszej strony. Dopiero 2 duże monologi. Pewnego razu, gdy po laście zakończył się Terminator około 22, postanowiłem jeszcze raz zobaczyć, czy na kanale 6 nic się nie zmieniło. Ku mojemu zaskoczeniu nie było już krajobrazu, ale scenka przedstawiająca kobietę siedzącą przed stołem wyglądało. Ja pierdolę, to jest idiotyczne. To na coś w stylu przesłuchania. Jak to? Czyją psję? Nieważne. Miała opuszczoną głowę i ruszała nią jak płakał. Płaczę tutaj ze śmiechu. Dźwięki filmu były niewyraźne. Podobnie jak obraz. Dobry, zły, wszystko jedno dla tego autora jest. Było szum. Jacie, taki szelset. Szelest. Po minucie szelest ten nagle się podgłaśniał. Pierniczę.
Jacie, jak ten gość, ile błędów popełnia. Czekaj, gdzie to było? Tylko się przestraszyłem. Chyba poczerwieniał. Dobra. Po minucie szelest tak nagle się podgłaśniał. Ten przeczerwieniał. Po minucie ukazał się krajobraz. Ten co dawniej. Lekko się przestraszyłem. Może się przestraszyć. Zacząłem się głębiej zastanawiać się nad tym kanałem. Zobaczyłem na aparacie, czy zdjęcia w aparacie dorównywały tym przewalone drzewo. W tamtym miejscu wiał wiatr. Drzewa lekko się przechylały. Muzyka grała jak zwykle, spokojna, taka sama, obraz powoli zaczął pewien się, a muzyka stała się coraz groźniejsza. Może być muzyka groźna i chaotyczna. No chaotyczna może być, ale groźna, ale... Zacząłem się bać. Myślałem, że coś wyskoczy. Ekran zgasił. Muzyka ucichła. A ją myślałem, że telewizor mi się wyłączył. Po kilku sekundach pojawia się następna scenka. Był to jakiś spot z kobietą na karikaturze. Trzymała jakiś płyn. Czy coś z czarną etykietą spośród szumu głoskiego. Witam Państwa, dzisiaj przedstawimy Wam produkt, któremu dzięki... Przepraszam. Druga strona jest duża. Ujaci, jedna strona to aż tyle. Zajął jedna strona, ale mi aż 12 minut. Ostatni wyraz powiedziała zrozpaczona krzyciem. Upłyniła butlę z wody z alkoholem, który nie jest alkoholem, bo tutaj nie jest tego napisane, ale ja to przewiduję, że to jest jakiś trunek czy inny. Pogrążyła się w rozpacz. Szum zaczął się podgłaśniać, po czym śmienił się z powrotem na krajobraz. Wszystko w tej gości śmieszne. To jest tak nienormalnie dziwne, że ja już nie mam pojęcia. Włączyłem telewizor i szybko napisałem w notesie, to zobaczyłem następnym razem. Zanowiłem nagrać ten film, była właśnie północ. Ja musiałem iść spać, bo jutro muszę iść do pracy. Dobra. Pewnie weźmie se wolne, no. Bo jakiś głupi kanał się ten... Pewnie... Nie spałem spokojnie. Stałem rano, zjadłem śniadanie i pojechałem samochodem do pracy. To w końcu co się działo? Powiedz nam, co się działo wtedy, w tamtej nocy. Pominałeś i to wszystko. W głowie teraz przede mną ukazały się roboty drogowe. Byłem zmuszony jechać krężną drogą przez las od domu do pracy około 40 km. Cały czas o tym tajemniczym kanale jadąc przez las, nagle przede mną przewaliło się drzewo. Na szczęście zdążyłem zahamować, na tyle by nie zabiło mnie. Drzewo przytrzasnęło mi maskę, a potężne gałęzie w części samochodu. Drzewo mogło mnie zabić, jednak udało mi się śmierć i zahamować w odpowiedniej chwili. Przecież już nie dotrzesz nigdzie. Więc pewnie zdechniesz i tak, chyba że będziesz jechać 40 km przez Puckowia.
nie było prawie żadnego wiatra, bo nie widać było żadnego człowieka. No chyba na pustkowiach tak jest. Udało mi się, się wyjść z samochodu, nie było nic, co mogło się przełożyć do przewalenia drzewa. Moja komórka, jak to bywa, w najważniejszych sytuacjach się rozładowywuje. Oprócz telewizora mogłem kupić nową komórkę. To w końcu gdzie ty jesteś? Na pustkowie czy na parkingu w Biedronce? A teraz muszę szukać pomocy w środku lasu. Nikt nie jechał. Dogon przez prawie pół godziny w wyciągnięcie przez drzewo w samochodzie. Udało mi się wydostać wodę mineralną. Napełniłem się. Jak można się napełnić? Tak? I wieżyczka służąca leśniczym jako schroniony punkt obserwacji. Jako, że jechałem koło leśnego pustkowia, to w końcu jechałeś? Co chodzi z rozpięciem? Byłeś ten samochód czy nie? Postanowiłem, że tam pójdę i znajdę kogoś, kto pomoże mi oraz mojemu samochodowi. To miałeś miatę, bo raczej z takiego samochodu, raczej reszta samochodów na to nie zasługuje. No może poza niektórymi fajnymi modelami, ale już mnie czas z tym. Szedłem po drabinie i gdy dotarłem na górę, zobaczyłem stoilik z komórką. Wziąłem ją szybko, wystukałem alarmowy, numer alarmowy, powinno być, i zadzwoniłem. Spojrzałem za siebie i zobaczyłem kamerę na statywie skierowaną na krajobraz. W dali widać było mój przycieniony samochód. Udało mi się dodzwonić na alarmowy. Przyjechała straż pożarna. Po co straż pożarna? I w ogóle. To wszystkie cechy początkowe przyjmujesz. Po co? No jeszcze ta jedna to mogłaby trochę pomóc, ale jak dla mnie lepsza, to bardziej sensowna byłaby straż miejska. Wiesz, to i tak są. Taksówką pojechałem do pracy z powrotem. Zabrała mnie do domu przyjaciółka, z którą pracowałem. Włączyłem telewizor na kanał 6. No co ty, Jacie? Znowu. Ty już widziałeś tyle zecy durnych, to już byłeś przerażony. Powinieneś tego nie włączać. Naprawdę, ty lgniesz, idioto, to co już nie powinieneś. Krajobraz, który był nadawany na żywo, już nie wyglądał tak jak dawno. Największe drzewo w środku było przewalone, a koło jego było widać drzwi mojego samochodu. Zdałem sobie sprawę, że wieżyczka, na której się dostałem, była tą, z której nadawano obraz. Wiedziałem więc, gdzie szukać trochu, jednak będę potrzebować pomocy. Następny dzień po pracy wziąłem kumpla, aby był w moim domu i patrzył na streama na kanale 6 i nagrywał kamerą, jakby coś się działo. A ja pójdę tam szukać slajdów, które poprowadzą mnie do tego dziwnego kanału. Skoro los mnie tu zatrzymał, to nie bez powodu. Mój kolega patrzył na ekran. Formowaliśmy się przez komórkę. Widziałem ze sobą lornetkę. Widziałem ze sobą lornetkę, czerwoną kurtkę, aby się odznaczyć. I nóż na wszelki wypadek. Po co szczególnie? Dobra, może czasami, ale dlaczego mógłbyś wziąć pewien zastępczy, czyli widelec? Pewną broń atomową destrukcji zastępczą, czyli widelec. Mówię to drugi raz, żeby uświadomić. Czekaj, gdzie to było?
Z daleka spojrzałem przez lornetkę, aby upewnić się, że nikogo nie ma na ambionie. Przyszedłem pod nią, a kolega poinformował mnie, że widzi mnie na telewizorze. Wszedłem w dabinie na szczyt i zauważyłem kamerę kierowaną na siebie. Kolega poinformował mnie, że mnie widzi. O, stawiłem ją jak dawniej. Co? Wtedy zrozumiałem, jak wielki błąd popełniłem. To miało być ciche wejście, a twórca kanału mógł się kanał 6 mógł mnie zobaczyć. Szybko przeszukałem, czy na stoisku coś jest. Znalazłem notatki, że skórzaną okładką, co? Otworzyłem i zobaczyłem notatkę. 3G, 2H, V, benzyna V, 4, myślnik i nagle usłyszałem skrzypy. Drabina zsunęła się na dół, więziony. Spojrzałem na dół, zobaczyłem, że ambona zaczyna się palić. A koło niej widać to coś. Było ubarwione na czarno, jego twarz była poparzona i zmierzona, miało wydłubane oczy bez powiek, a jego usta były rozcięte po bokach, nie miały końca z przeżartenia. Opuściłem przerażenia, upuściłem telefon z tarasu. Ogień gwałtownie zszedł w górę. Wszedł chyba powinno być, ale nie, to jest, nie wiem dokładnie jak to się mówi. Kierowałem obiektyw kamery. Co ty, nadal to nagrywasz? Pod taras i krzyczałem z nadzieją, że mój kolega zadzwoni na policję, pogotowie i cokolwiek zrobi. Na najgłębniejszy ból dotknął moje ciało. Moje ubranie zaczęło wtapiać się w skórę. Chyba to jest oczywiste trochę. Po prostu się palić czy coś. Chciałem umrzeć, niestety obudziłem się w szpitalu, dostałem wiadomość. Czujesz to? Teraz chcę, aby każdy czuł to, co ja. Okej, okay, mamy to. Szczerze powiedziawszy, no trudno mi nawet coś powiedzieć na temat podcastu, bo nic z tej pasji po prostu nie rozumiałem. Była tak podmaczona i zmieniła za miło. Może powiedzmy sobie szczerze na temat tego. Ten kanał jest mało oryginalny i w ogóle sztampowy. Tyle. Tego mam do powiedzenia. Ale po prostu nie wypracował się szczególnie. On jeszcze zrobi kiedyś cyrk i pastę. To niech trochę się nauczy na błędach, może zrobić coś w stylu net godziny. Pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.